kolejne zmiany w organizacji ruchu nastąpią w Olsztynie od soboty 23 maja. Całkowicie zostanie zamknięta ulica 1 maja na odcinku od Ratuszowej do skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego. Na jednokierunkowej ulicy Mrągowiusza, na odcinku od 1 maja do Warmińskiej, ruch zostanie odwrócony i powstanie przejazd na ulicę 1 maja. Jeśli ktoś będzie chciał jechać w kierunku osiedla Zatorze, będzie musiał kierować się na objazd ulicą Artyleryjską lub Grunwaldzką. Objeżdżać będą też autobusy na liniach 1, 5, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 34, 36 i 101. By ominąć zamknięty fragment przy ratuszu, przejadą ulicą Piłsudskiego, Kopernika, Kajki oraz Partyzantów. Nie będzie można na razie korzystać z dwóch przystanków przy Teatrze imienia Stefana Jaracza. Przystanek przy Centrum Handlowym Aura zostanie przesunięty o 150 metrów w stronę budynku ratusza. Taka organizacja ruchu będzie trwała do początku sierpnia.